zapamiętamy ojca Radomiła jako kapłana uśmiechniętego, rzecz tak prosta, a jednocześnie tak nieczęsta. Dając uśmiech, dajesz swoje serce. Służył serce Kościołowi, troskał sprawy duchowe, duszpasterskie, spowiednik, kaznodzieja, katecheta, służba jednostkom strzeleckim, piłsudczykom. Lubił służyć ludziom z jednostek strzeleckich, lubił chodzić w takim mundurze jako kapelan. Poczuł się jako sługa i pasterz na froncie duchowym. Ale najważniejsza ta posługa codzienna, może mało widoczna, ale im mniej widoczna, tym bardziej potrzebna i tym bardziej cenna. Kiedy nikt nie widzi, a z wierności Bogu i powołaniu trzeba wykonać. Chcemy podziękować Ci za to, że mieliśmy Cię, Ojcze, wśród nas. Że niestrudzenie byłeś naszym duchowym przywódcą. Wszystko było powiedziane teraz ojcu Radomile. Może warto, abyśmy rozważali też, co o mnie powiedzą kiedyś. I nie dla próżnej chwały, tylko dla prawdy. Jezus jest Panem naszego czasu. Naszego, tak, bo On już jest poza czasem. Ufamy, że w naszej drodze i naszej posłudze będzie nas wspomagał. Niech spoczywa w pokoju.